Cześć, witaj w kolejnym odcinku Tajemnice Ciemni Cyfrowej. Dziś opowiem Ci o narzędziu, które mieści się między takim znanym przez wszystkich w Lightroomie narzędziu, które się nazywa pędzelek, a filtr. Jest od wersji 5 Lightrooma do naszej dyspozycji narzędzie, którym można robić selektywnie operacje na okręgu lub na elipsie. Zapraszam do Lightrooma, pokażę Ci, jak ja używam tego narzędzia. Mamy tutaj takie zdjęcie, na którym jest ewidentnie jakiś element okrągły. Jest to zegar. I teraz chciałbym przyciemnić całą scenę, a żeby tylko zegar był jasny. Jak to zrobić? No właśnie, mogę użyć skrótu Shift-M lub po prostu kliknąć tutaj w prawym górnym rogu na taką ikonkę. Jak zostawicie troszeczkę kursor dłużej w tym miejscu, to ten pojawi się nazwa dokładnie, Radial Filter i skrót Shift-M. Po uruchomieniu tego narzędzia wyskakuje taka szufladka z dołu. I dla nas jest to informacja, że wszystkie te suwaki, które znajdują się poniżej tego narzędzia, są do dyspozycji. Możemy nimi w jakiś sposób operować. Dobra wiadomość jest taka, że każde z narzędzi, które mamy tutaj, czyli pewnie znane Ci pędzelek i filtr, posiadają dokładnie ten sam zestaw suwaków. Czyli jest możliwość zarządzania temperaturą, podstawowymi opcjami z Basica, czyli ekspozycją, kontrastem, highlight, shadow, clarity i saturacja. Oprócz tego możemy wyostrzyć, pozbyć się mory, troszeczkę odszumić zdjęcie. Możemy też nadać kolor. I w każdym przypadku, tak i w tym, to narzędzie to jest taka gruba linia, która oddziela jakby te podstawowe ustawienia Basic. Jest jakiś parametr, który dotyczy tylko tego narzędzia. W tym przypadku chodzi o miękkość, czyli może to być bardzo twardy lub bardzo miękki. Za chwilę będziemy to używać i zobaczysz dokładnie, na czym to polega. Jak założyć takie narzędzie na zdjęciu? No właśnie, jeżeli tylko uruchomiłem skrót Shift-M lub kliknąłem na narzędzie, mój kursor zmienia się w taki plusik. I teraz chciałbym dokładnie ten zegar zaznaczyć, więc wchodzę na sam środeczek tego zegara, klikam i rozciągam taką elipsę. I teraz tak, żeby spowodować, że jest to dokładnie idealny okrąg, wystarczy, że przytrzymam Shift. Zobacz, trzymam Shift i wtedy mój okrąg ma proporcje koła i mogę go powiększyć do takich rozmiarów, żeby dokładnie, powiedzmy, że tyle. Puszczam. Teraz mogę tym okręgiem, tą maską jakby, mogę się przemieszczać do dowolne miejsce, mogę ją dokładnie dopasować. Jeżeli chcę powiększyć troszeczkę, mogę znowu nacisnąć Shift i znowu powiększyć o troszeczkę lub zmniejszyć. To już jest kwestia tego, jak bardzo precyzyjni chcemy być. Możemy też oczywiście się zbliżyć. Jak to zrobić? Wystarczy nacisnąć spację. Wtedy, zobacz, nasz kursor zmienia się w lupkę. Ja mogę się zbliżyć i trzymając Shift, znowu mogę bardzo perfekcyjnie, bardzo dokładnie dopasować to do tego zegara. Klikając spację, teraz mój kursor zmienia się na rączkę i ja mogę się przesuwać po tym zdjęciu, aby sprawdzić, czy na pewno tu w tym miejscu też jest w porządku dopasowane. Znowu klikam Shift, rozciągam go troszeczkę w dół. Jest super, znowu spacja, przyciągam w górę, troszeczkę się obniżymy. Widzisz, ten zegar nie jest dokładnie kołem, w związku z tym już teraz bez Shiftu mogę po prostu chwycić, kliknąć tutaj i przesunąć troszeczkę w dół. Spacja w górę. Jest idealnie. Oddalam się. Już kiedyś o tym mówiłem, jak zajmowaliśmy się narzędziem do usuwania pyłków. Tutaj w lewym dolnym rogu jest taka informacja, że te nasze punkty i to obramowanie jest cały czas widoczne. Jeżeli nam to przeszkadza i nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować tego, co robimy, można poprosić o wyłączenie. Klikamy tutaj w tą listę rozwijalną i wybieramy auto. I teraz, jeżeli ja zjadę w prawą stronę, to zaznaczenie znika. Jeżeli wrócę na zdjęcie, to zaznaczenie się pojawia. I teraz najciekawsze. Mogę w dowolny sposób teraz ingerować w tą przestrzeń, którą tą elipsą zaznaczyłem.
Zobacz, jeżeli ja teraz przejdę na suwak ekspozycji i zacznę go opuszczać, to wszystko wokół tej elipsy zacznie się ściemniać. Widzisz? Aż do takiego momentu na przykład, gdzie będzie bardzo ciemno, ale to, co znajduje się w środku, nie podlega w ogóle zmianom tego suwaka. I odwrotnie, mogę spróbować rozjaśnić wszystko, nie ruszając tego, co jest w środku w masce zaznaczone. Jeśli chciałbym tylko sterować tym, co jest w środku w zegarze, czyli tą przestrzenią zaznaczoną, to muszę zaznaczyć tutaj taką funkcję invert mask, czyli odwróć maskę. I teraz zobacz, jeżeli ruszam suwak ekspozycję, to na samym zdjęciu nic się nie dzieje, a w samym zegarze widzę wyraźnie zmiany. Obiecałem, że powiem coś o tej miękkości i twardości. Żeby lepiej to było widoczne, może przesunę sobie na chwileczkę w to miejsce, rozjaśnię tą przestrzeń i teraz zobacz. Mam tu taki spot światła i on jest tutaj, ten suwak jest ustawiony na 50. Jeżeli przejdę w lewą stronę, to przejście będzie coraz bardziej twarde, aż do takiego momentu, gdzie widzę wyraźnie kontury. A w prawą stronę zmiękczam to przejście, aż do takiego momentu, że nawet nie widać tego momentu przejścia. Standardowo jest propozycja, żeby to było 50, to oczywiście zależy od tego, co chcemy zrobić. W przypadku akurat tego zegara, tak jak sobie tutaj ustawiliśmy, to można by było troszeczkę zmniejszyć, jakby spowodować, żeby ten okrąg był twardszy, żeby to przejście było twardsze. Okej. Co tu możemy zrobić jeszcze? Ja wyłączę ten invert. Możemy na przykład selektywnie poprawić ten, ocieplić troszeczkę zdjęcie, nie ruszając w ogóle tego, co jest w środku. Możemy poprawić clarity, dodać troszeczkę kontrastu, obniżyć. Możemy nawet odsaturować całe zdjęcie, czyli sprawić, żeby ono było czarno-białe. Aczkolwiek to nie jest dobry przykład, to zdjęcie, dlatego że sam zegar też jest metaliczny, więc w zasadzie tam koloru nie ma. To musielibyśmy zrobić na zasadzie invert, czyli na przykład pozbawić sam zegar koloru, albo zrobić jeszcze inną rzecz, pobawić się takim miejscem, gdzie ja mogę nadać kolor. Jeżeli kliknę tutaj w kolor, pojawia mi się do dyspozycji różnego rodzaju, cała paleta kolorów. I teraz mogę zdecydować, że zegar jest zielony. Klikam na zielony i decyduję tutaj o intensywności tej zieleni na tym zegarze. Może być niebieski, może być czerwony, może być żółty. Możliwości jest bardzo dużo, wszystko zależy od Twojej pomysłowości, od tego, co chcesz zrobić. Jak jeszcze można wykorzystać to narzędzie? Tu mam takie drugie zdjęcie i bardzo szybko pokażę Ci prostą rzecz, którą można zrobić. Zapuszczam sobie, czyli klikam Shift-M, aby uruchomić na narzędzie. Zapuszczam sobie tą elipsę w taki sposób. Chciałbym, żeby ona teraz przebiegła na ukos. Nie taki sposób, że jest z góry na dół, tylko żeby ją troszeczkę skręcić. Żeby to zrobić, wystarczy wyjechać na tą linię, tutaj w to miejsce i przekrzywić całą linię, całą elipsę w lewo lub w prawo. W tym przypadku chciałbym w lewo. Przesuwamy to troszeczkę na środek, rozszerzamy i teraz. I teraz wystarczy, że poruszę jakimkolwiek z suwaków i wszystko, co jest wokół tej elipsy, zareaguje. I to właśnie w tej chwili chciałbym spuścić ekspozycję. Schodzę ekspozycją w dół i zobacz, co się dzieje. Całe zdjęcie wokół się przyciemnia, a nasz bohater w środku jest niewzruszony. Jeśli teraz chciałbym założyć drugą maskę, to mogę to zrobić bez żadnego problemu. Po prostu klikam w innym miejscu i zakładam kolejną maskę. Może to być na przykład bardzo, bardzo podobna maska, dokładnie w tym miejscu, ale która będzie działać na odwrotnej zasadzie, czyli ja uruchomię invert i w tej masce wszystko, co zrobię, będzie dotyczyło naszego bohatera, czyli tego, co znajduje się właśnie w naszej elipsie. Czyli ja mogę troszeczkę go rozjaśnić, mogę przeskakiwać między tymi moimi elipsami, tak samo jak
między filtrami, czy też między pędzelkami, o których będę mówił w innych programach, w następnych programach, i tam jest więcej możliwości, ale zasada jest dokładnie ta sama. Traktujemy te punkciki jak takie warstwy w Lightroomie, czyli mamy możliwość przechodzenia między nimi w każdej chwili i zmieniania parametrów, a nawet mamy taką możliwość, że możemy taką warstwę usunąć, czyli najeżdżamy na nią i klikamy backspace i ona znika. Ja sobie to cofnę, czyli Ctrl-Z, czyli jabłuszko Z na Macu, i przeskoczę sobie na tą drugą maskę i na przykład troszeczkę ocieplę całą tą przestrzeń z tyłu. Już mogę ochłodzić lub ocieplić. To wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to narzędzie. Koniecznie przetestuj, sprawdź, jak to działa u Ciebie na jakimkolwiek zdjęciu. We wszystkich przypadkach, gdzie będzie coś okrągłego na zdjęciu, gdzie będzie to wymagało zastosowania takiej właśnie elipsy czy też okręgu, myślę, że sprawdzi się to wyśmienicie. Pisz do mnie, daj znać, co najbardziej Cię interesuje w Lightroomie, o czym powinny być następne programy. Widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia i dzięki. Pa, pa.